Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych, ale tylko tych ilościowych, takich jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, opisowo-matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska, czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na www.zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie oczywiście problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz ze załącznikami do zadań. Gdy będę miała możliwość, to odpiszę na pewno, tylko kwestia cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Staram się mailować na bieżąco w miarę możliwości. A dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przymiotu statystyka matematyczna z zakresu rozkładu dwumianowego. Na innym filmie, który zaraz pewnie udostępnię, umieściłam zadanie też dotyczące rozkładu dwumianowego, ale tam był zarówno wartość oczekiwana, czy dystrybuanta, czy punktowe prawdopodobieństwa. Tu Wam chciałam pokazać na przykładzie dwóch zadań prawdopodobieństwo przedziałowe i punktowe zarazem, bo nie tylko muszą być prawdopodobieństwa punktowe, takie najprostsze. I zadanie brzmi, zadanie wydawnictwo Beta zdecydowało się o wprowadzeniu na rynek trzech nowych książek mogących osiągnąć status bestsellerów. Analitycy zajmujący się marketingiem oszacowali prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego dla każdej z tych książek na 75%. Wyniki sprzedaży są niezależne. Oblicz prawdopodobieństwo, że wszystkie trzy książki odniosą sukces, dokładnie dwie książki odniosą sukces i żadna nie wejdzie na listę bestsellerów. Zadanie może się wydawać trudne, ale jak sobie przetłumaczymy jeszcze raz, przeczytamy, zrozumiemy, będzie znacznie łatwiej. Chodzi o to, że mamy jakieś trzy książki i mamy prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, czyli tego, że książka osiągnie status bestselleru i te szanse wynoszą 75% dla książki. Jeżeli jest powiedziane, że wyniki sprzedaży są niezależne, możecie to rozumieć w ten sposób, to, że jedna książka stanie się bestsellerem, nie jest powiązana, nie jest skorelowana w żaden sposób z tym, że inna książka osiągnie sukces. I teraz, jeżeli mamy obliczyć po pierwsze prawdopodobieństwo, że wszystkie trzy książki odniosą sukces rynkowy, trzeba zrozumieć, jaki w ogóle mamy rozkład i z czego to policzyć. Jeżeli jesteście teraz na przedmiocie statystyka matematyczna, możecie to oczywiście mieć troszeczkę inaczej nazwany ten przedmiot u siebie na uczelni, to trzeba wiedzieć, że mamy tak zwane rozkłady zmiennych losowych. Zarówno są skokowe, jak i ciągłe. I w przypadku i teraz w związku z tym, że mamy zarówno rozkłady ciągłe, jak i skokowe, to trzeba rozdzielić, czy tutaj jest rozkład skokowy, czy też jest ciągły. Jeżeli liczba książek, jaka może odnieść sukces, wynosi brak, czyli 0, może być jedna książka, dwie lub trzy, bo rozważamy tylko trzy książki, to w tym momencie trzeba zauważyć, że jest to rozkład skokowy, bo nie może być 3,5 książki albo 1,5 książki, tak? Albo 1,25 przy odniosło sukces. Albo książka odniosła sukces, albo też nie. I szanse na to, że pojedyncza książka odniesie sukces, są z góry określone jako 75%. I teraz, więc trzeba zauważyć, że to jest rozkład skokowy. Wśród różnych skokowych rozkładów, jakie macie na pewno na listach ze wzorami, mamy rozkład czy dwumianowy, czy Poissona, dwa najpopularniejsze, najczęściej dawane do zadań, do rozwiązywania. Więc w tym momencie mamy do czynienia raczej z rozkładem dwumianowym, bo prawdopodobieństwo zajścia sukcesu wynosi aż 75%, a liczba tych, czy jest wysokie, a liczba tych zdarzeń, jakie mogą zajść, jest niewielka, bo to mogą być maksymalnie trzy książki, a nie tam nieskończoność. Dlatego jest to wskazówka, że jest to raczej rozkład dwumianowy niż Poissona. I teraz musimy w tym momencie korzystać ze wzorów na rozkład
dwumianowy, tak? I teraz właśnie to jest rozkład dwumianowy, możecie tak to zrozumieć. Albo się wygra, albo nie. To jest zakup lub brak zakupu. Owca jest czarna albo nie czarna. I to zawsze są jakieś prawdopodobieństwa całkiem już znaczące. I teraz tak, wzór jest następujący. Wiemy, że w tym wzorze duża literka P to jest prawdopodobieństwo, że X przyjmie ileś tam wartości. 1, 2, 3 w górę. N to jest liczba u nas tych maksymalnej liczby z książek, jakie mogą odnieść sukces. K to jest liczba od 0 do 3 w pojedynczych wartościach. P prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia, jak widzicie, 0,75. I teraz jak będziemy czytać, to trzeba to umieć przeczytać. Jeżeli X-em nazywamy liczbę książek, która odnosi sukces, jeżeli jest powiedziane, że wszystkie książki mają odnieść sukces, to rozważamy wartość X-a równą 3, czyli za K podstawiam 3, a N jest ciągle 3. I po podstawieniu tutaj, jak widzicie, otrzymujemy ten wynik. Ale jeżeli macie problem, co to jest 3 wykrzyknik, to mówię, że to jest 3 silnia. Poczytajcie oczywiście o silniach, ale silnia jest to takie wyrażenie, gdzie mnożymy kolejne liczby całkowite. Od 1 aż do tej trzeciej liczby, czyli 1 razy 2 razy 3. Gdy było do 5 silnia, to byśmy mnożyli jeszcze razy 4 i razy 5. Więc a pamiętajmy, że 0 silnia, która jest w mianowniku, da nam 0 silnia, a 0 silnia wynosi 1, czyli to jest takie, jak to się mówi, aksjomat, tak? Tak się liczy 0 silnie i mówimy w ten sposób, szanse na to, że 3 książki odniosą sukces wynosi 42%, takie prawdopodobieństwo. Potem, że dokładnie 2 książki odniosą sukces, to zobaczcie, że X jako zmienna losowa, którą możecie zdefiniować, liczba książek, które odniosły sukces, to K, to X równa się 2, czyli K jest 2. Czyli jak podstawimy sobie jeszcze raz, mówię, do tego wzoru, dokładniej od tego elementu, to widać w tym momencie, że N jest ciągle 3, K jest teraz 2 i po podstawieniach, zobaczcie, mamy wynik, czyli szanse na to, że zarówno 2 książki albo 3 książki odniosą sukces, jest dokładnie identyczne. A to wynika po prostu z tego, że takie akurat wzięliśmy prawdopodobieństwo. Tak, może, przepraszam, czasy zaś, ale nie musi. No, jeżeli żadna książka nie ma wejść na listę bestsellerów, oznaczałoby tyle, że prawdopodobieństwo, że liczba książek równa się 0, tych, które obejmie listę bestsellerów, wynosi 0, czyli K równa się 0, czyli ciągle jest we wzorze, zobaczcie, 3, 3, bo tyle wynosi N, tu też jest 3, ciągle jest 0,75, a 0 to jest K, czyli 0 silnia, mówiłam, to jest zawsze 1, 3 silnia rozpisujecie jako 1 razy 2 razy 3 i mamy wynik, czyli oznacza to tyle, że jeżeli pojedyncza książka ma szansę na to, że będzie bestsellerem i aż pośród 3 żadna nie będzie bestsellerem, te szanse są bardzo niewielkie, bo około 1,5%. Są to szanse, że książki nie będą, żadna z nich nie będzie bestsellerem. Na zadaniu drugim, które ja tutaj Wam chcę pokazać, mamy przykład tak zwanego prawdopodobieństwa przedziałowego. Oczywiście pierwsze prawdopodobieństwo jest punktowe, że dokładnie przyjmie jakąś wartość, a potem jest powiedziane, że będzie przedziałowe od 0 do 3 i od 1 do 2 i powyżej 1. Także teraz co my możemy dalej zrobić? Na pewno przeczytać drugie zadanie. Wiadomo, że 20% studentów jest wysokich. Niech zmienna losowa X będzie liczba studentów spośród 5 losowo wybranych studentów. Musimy zauważyć, że spośród tych studentów mamy ich łącznie 5. To w tym momencie trzeba wiedzieć, że 1 z 5 jest wysoki. To akurat, tak można zinterpretować, 20% studentów jest wysokich. To teraz, idąc dalej, wiem, że mamy ich 5, że pojedyncze zdarzenie, że student jest wysoki, wynosi 20%. Ja bym Wam znowu sugerowała, że jest to rozkład dwumianowy, bo albo jest wysoki, albo nie. Albo mamy 1,5 studenta wysokiego, no nie da się. Mamy 2 wysokich, 3, 5 studentów, albo żadnego nie mamy wysokiego.
I teraz w tym momencie jest to znowu rozkład dwumianowy, bo szanse na zajście zdarzenia jest całkiem wysokie, bo to 20%. Mamy 5 studentów. I w tym momencie znowu korzystamy z rozkładu dwumianowego, gdzie tym razem ładnie rozpisałam, że 5 silnia to jest 1 razy 2 razy 5 i tak dalej. Jeżeli x-em nazwiemy liczbę wysokich studentów, to mamy od 0 do 5 takich studentów. Każde prawdopodobieństwo można obliczyć na kalkulatorze, tylko umiejętnie rozpisać to na papierze. Wtedy uzyskujemy rozpiskę, można polecam tak zrobić. Dlaczego w ogóle to liczymy? No bo mamy policzyć prawdopodobieństwo, że będzie jeden student wysoki, albo od 0 do 3 i tak dalej. Wszystko jest potrzebne. Dobrze jest to rozpisać. I teraz, jeżeli sobie rozpiszemy, że wysokich studentów było od 0 do 5 i prawdopodobieństwa pojedyncze mamy już powyżej policzone i wbite do tabelki, oczywiście, że tego nie musicie, ale to ułatwia nam czytelne rozwiązanie zadania. To jeżeli mamy policzyć, że prawdopodobieństwo, że x jest, czyli liczba wysokich studentów to jest jeden tylko taki student, no to z tabeli przeczytamy, że dla x równego 1 szanse wynoszą 40% po przecinku. Teraz potem przeczytajcie w ten sposób. Prawdopodobieństwo, że x, czyli liczba studentów będzie wysokich od 0 do 3, ale zwróćcie uwagę, od 0 włącznie, bez 3, to oznacza, że to mu trzeba rozpisać, że to jest, że nie będzie żadnego wysokiego studenta, że będzie jeden wysoki student i będzie dwóch wysokich studentów spośród wszystkich 5 rozważanych, tak? Bo gdybyśmy rozważali grupę mniejszą lub większą, prawdopodobieństwa byłyby inne tych zdarzeń, bo to zależy od liczby zdarzeń, jakie my w ogóle rozważamy. A więc w tym momencie, jeżeli mamy od 0 włącznie do 3, to oznacza, że bez 3, a z 0 włącznie. Jeżeli teraz mamy prawdopodobieństwo, no i bierzemy tę liczbę oczywiście z tabeli, że będzie 0, 1 i 2, to tutaj mamy te prawdopodobieństwa, kwestia sumować. A jeżeli mamy w tym momencie obliczyć prawdopodobieństwo, że liczba studentów będzie przynajmniej jeden wysoki albo do dwóch maksymalnie wysokich, to będzie, że jest jeden wysoki i że mamy dwóch wysokich, czyli po prostu, że x jest między jedynką a dwójką, z jedynką i dwójką włącznie, to że x równa się 1 plus że x równa się 2, czyli te dwa prawdopodobieństwa, że tyle przyjmą wartości, sumujemy ze sobą i mamy wynik. Oczywiście możecie ładnie zinterpretować te wyniki, mówiąc, że szanse na to, że jeden student jest wysoki, wynoszą 40 po przecinku, podając dokładny wynik, procent. To, że liczba wysokich studentów będzie od 0 do maksymalnie 3, ale bez 3, czyli do 2, te szanse, że wśród 5 studentów dwóch będzie, liczba studentów wysokich nie będzie przekraczała 2, to 94%. I że liczba wysokich studentów będzie od 1 maksymalnie do 2, w tym momencie szanse to jest aż 61% w grupie 5 studentów rozważanych. Także ja kończę na teraz omawianie tego zadania. Oczywiście dotyczyło rozkładu dwumianowego. Chciałam Wam pokazać prawdopodobieństwo punktowe i przedziałowe, jakie można uzyskać odpowiedzi. Jeżeli będziecie potrzebować się ze mną skontaktować w sprawie zadań, mailujcie od razu na adres zadania@projekty.małpa.wp.pl. Załączajcie od razu pliki. Gdy będę tylko taką miała możliwość, jak najbardziej odpiszę do Was. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu czy egzaminu. Bo po jednym takim przykładzie ode mnie to na pewno nie jesteście w stanie zaskoczyć i bezbłędnie rozwiązać każdego możliwego zadania. Komentujcie moje filmy, zawsze możecie znaleźć na nich jakiś błąd albo ewentualnie jakąś uwagę możecie mi przesłać. Subskrybujcie kanał lub pojedyncze filmy, udostępniajcie te filmy znajomym, może komuś się przyda i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie.